dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No więc tak, ostatnio mieliśmy dosyć nieprzyjemną przygodę ze złodziejem, która zakończyła się porażką. Tak więc, no. Dziś idziemy naprzód. Powracając do robota, którego po raz kolejny będę próbował pokonać na wyzwaniu numer 1. I zobaczymy, co pani głos powie. Powitajmy jeszcze raz robota, który marzy o życiu bez spania. Jasne, spal łóżko i zamień na białe tablice. Bądź najlepszy. Dziwny trochę, ale dobra. No więc tak, o robocie nie muszę nic mówić, standardowy robocik. Mówię szczerze, nie chcę po prostu robić wyzwań, dopóki nie zaliczę podstawki. Więc no. A, niestety, tak. I error, oczywiście. No wracając, więc no. Musicie przeboleć to, że znowu widzimy się właśnie w takiej konfiguracji standardowej. Nie może być jeszcze błędu. Może być błąd, więc zaryzykuję. Nie ma błędu. Ha, nie ma błędu. Niestety opcja i tak jest tylko jedna. Lucky shot. Szczęśliwy strzał. Wiecie, bez tego byśmy po prostu nie wygrali, a nie chcę żadnej rundy przegapić. Jak zwykle. Dowdy! Chowam kwiaty i kuliki w rękawach, a potem przegrywam, zanim zdążę je wykorzystać. Biedny magik. Niestety. Życie. Dobra, to trosem tu mamy. Szturhań, wartość korzystki minus 1. Meh. Bardzo słaba rzecz. Niemniej jednak, zawsze lepsze to niż nic. Po szóstkę można zbić do czwórki i wiecie, jak się nie przejmuje, czym dobra. To tutaj. Jedynka. Jedynka. I trójka. Prawie idealnie. A wiecie, z drugiej strony to gwarantuje, że w sumie wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Mamy autorzuta, nawet nie był potrzebny. Nie masz się węszyć w moich grzybkach. Przez 83 lata dopracowywałem poziom wilgoci. Okej. Okay. Jakiś taki maniak ogrodnictwa grzybowego. Dobra, dwa dodatkowego CPU, super. Teraz mamy większy margines błędu. I tak, kogo my tu mamy? Dryadę, pianka i kichacza. A szczerze nie wiem, kto z tych dwóch jest groźniejszy, więc zacznijmy od pianka. Potem kichacz, na końcu dryada. Wiem, że mam niby autorzut. Nie czuję po prostu potrzeby, żeby go stosować. Więc tak, będzie to pewnie głupota. Ale naprawdę, uwierzcie mi, wolę zostawić sobie autorzut na jakieś takie krytyczne sytuacje. Potem płakać, że no przez brak autorzutu ginę. Tak, tak, oczywiście, że jedynka, bo co innego. I trójka, oczywiście. I teraz bym mógł użyć autorzutu, żeby dostać jedynkę, ale nie. Szóstka. No niestety. Okej, on dwie szóstki. A obrażenia będą lecieć mocne, ale nadal żyjemy. Piątka, no niestety. Biorę. I szóstka. Szczęśliwy traf. I ewentualnie w następnej rundzie autorzuta można zrobić, żeby już mieć gwarancję wygranej. I tak straciłem dużo więcej życia niż powinienem. Mam 5 obrażeń. Tylko w ten sposób można. Więc dziękuję. Przez mego potem właśnie straciłem prawie całą HP na zwykłym pianku. Ej, nie mogę tak naprawdę oszczędzać na tym wszystkim. No i teraz dobra, co my tu mamy? Miotacz promieni. Kolczasta tarcza, północny urok. Miotacz promieni. Zdecydowanie miotacz promieni. Super rzecz. Powiem to minimum 3 trochę limituje jego użyteczność, no ale... Z drugiej strony zadaj 2, zadaj 3, no lepiej zadać 3. Mogę zadać 5 w sumie. Zmniejszać wartość. Nie pomyślałem o tym. Ale tak to jest, jak się za bardzo śpieszę. Pięć, pięć, jeden. Oczywiście. Pięć. Pięć. Jeden. I uleczenie za 3. Może nie zginiemy dzięki temu. Dobra, nie zginiemy. I tak byśmy nie zginęli, ale...
bezpiecznie się czuję. Tam w taki sposób. Teraz tak, 5, to od razu tutaj. I 6. Dziękuję bardzo, gra nas ocaliła. Nie, no jest dobrze. Awans, leczenie i teraz długi miecz albo ultima. Długi miecz. Nie wrażliwość na błędy. Zdecydowanie nie wrażliwość na błędy. Machęczne ramię. Może być. Okej, wszystko się mieści. Idziemy walczyć z driadą. Super, super dobra. Zostamy trójeczka. Trójeczka. Zdać promieni. Szóstka. Miecz. Jedynka na... Na to. Niestety za dużo nie zrobiliśmy, ale nadal 6% z drugiego miecza. Ostatnio pamiętam, że razem na ultimate. Mocno tego żałowałem, więc wiecie, dzisiaj spróbuję naprawdę zrobić bezpieczniejsze podejście. Bezpieczniejsze pod tym względem, że no nie będziemy się przejmować jakimiś takimi pierdołami, jak potencjalnie większe obrażenia czy coś. Nie, po prostu idziemy na to, co jest bezpieczne. Okej, i teraz tylko 4, plus 5, dziękuję bardzo, zwycięstwo. Więc no, mając długi miecz, mając inne potem rzeczy, wydaje mi się, że będziemy mogli spokojnie sobie poradzić. Teraz tak, czarodziejka albo sterogłowy. Sterogłowy, bo to mało ten, chowadło, chciałem powiedzieć odkurzacz, ale tak, odkurzacz jest później. Niemniej jednak on jest nieistotny, na razie. Teraz tak, trójeczka na miotacz promieni. Czwóreczka na plazmy i kolejna czwóreczka. Bardzo ładnie się trafiła na... niech będzie długi. Coś za dobrze mi idzie. Zdecydowanie za dobrze. Oczywiście nie chcę zapraszać się, no taka prawda. Jedynka. Jedynka. Okej, czwórka może iść na miotacz. Jedynka. I piątka, która errora daje, ale nie ma co się przejmować, bo tak. No i w następnej rundzie spokojnie go wykończymy. Otrzymujemy co prawda trochę obrażeń, ale nadal są to w miarę bezpieczne wartości. I okej, piąteczkę nawet czekamy, miotacz promieni pił. Do widzenia, dziękuję bardzo. Zwycięstwo. Dobra, jabłko, chowadło. To jest tak, długi miecz zmienia się na plus 2, więc potężne. Mechaniczne ramię dowolną kostką, też przydatne. Miotacz promieni zadaje 4 obrażenia, co jest zdecydowanie przydatniejsze. Miotacz plazmy pozwala szóstki, ale to nieistotne, to i 3 życia. W opcji najbardziej chyba preferuję długi miecz. Wiedziałem pod gwaranty bezpieczne rzeczy i w ogóle, więc długi miecz jest w tym najlepszy. Dwa, więcej obrażenia zawsze. No, super. To zostawiamy, czwóreczkę. Na miotacz plazmy i szóstka. No niestety dwójką nie aktywowałem tamtego ramienia, ale nadal 8 obrażeń. Więc jest dobrze. Oj, o, na 2 czwórki. Wrzuciła kociołkiem. Nie zyskała nic, nie straciła nic. Proszę, że wielkie obrażenia powiedziałem. Dobra, 3, 4. Jakieś sensowne użycie, no niestety. Tutaj 4, tutaj kosztem znowu otrzymywania obrażeń. Kolejne 3. Jedynka, czy trafimy jedynkę? Raczej nie, więc... Mógłbym autorzutu użyć, tylko czy to ma sens? Dobra, tak, użyję. Potem bym płakał, że znowu ginę czy coś. Więc tak, tutaj w ten sposób zadamy 3 obrażenia. W ten sposób też 3, więc są pocelniejsze. Szczęśliwy strzał i... No, w następnej rundzie powinniśmy to spokojnie wygrać. By dostać tylko kostkę, która jest o wartości co najmniej... Przepraszam, co najmniej... Jak to się nazywa? Co najmniej jakakolwiek, większym 7. Więc właśnie. Udało się, level up. Nie musimy się niczym przejmować, 2 dodatkowe CPU, więc super. Kryształ leczniczy. Od razu lepiej, i tak tego szurchańca nie używałem. Więc teraz odkurzacz, potem sklepik. Zobaczmy, jak to się skończy. Na odkurzaczu nawet nie bym czekał. Znowu jackpot. Jak mówiłem, nie będę czekał.
Zobaczymy, czy uda mi się go wykończyć w pierwszej rundzie. Pewnie nie. Tutaj tak, tutaj tak. 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 Cięśnik trwał. I niestety 13 życia mu zostało, ale spokojnie, może to się jeszcze zmieni. I no, w tej rundzie już mamy szansę go wykończyć, czy będzie fart. Okay, piątka, dwójka. Okej, siódemka, czyli potrzebujemy szóstki. Czyli jeszcze można spokojnie rzucić. Teraz piątki, niestety. Jedynka na leczenie. I zaryzykujmy. Dwójka, dobra. Dwójka to jest parzysty, tak wiem tym od razu. I trójka, no patrzcie jak pięknie. Teraz tak. Siedem. Dobra, czyli wygrywamy. To oznacza regenerację. I do widzenia. Walka wygrana. Delikatnym odzyskaniem zdrowia nawet, więc... Odzyskałem, straciliśmy 2 punkty, ale no rozumiecie o co chodzi. I dobra, pole sił, woda, tarczy, plus 1 w każdym rzucie. Czyli trochę takie, jak to się nazywa, mechaniczne ramię, tylko dużo i trochę inne. Stała wypłata, użyć dodatkowej umiejętności jackpotowej. Zadaj obrażenie 1, weź dodatkową kostkę, wartość plus 1. Nie biorę. Fajne rzeczy, by gwarantują bezpieczeństwo czy coś, jak mówiłem wcześniej. Chciałbym takiego, ale nie, naprawdę nie. To nie jest nic dobrego. Dobra, potrzebujemy 11. Co oznacza, że trzeba być pokonać wszystkich. Mniejszy z nich wszystkich jest zdecydowanie Kraken, więc pokonujemy Aurorę, Krakena na końcu jego. Dobra, obliczamy. Piąteczka, super, na długi miecz. Ewentualnie kolejna piąteczka. O, kolejna piąteczka w sumie wyrzucimy jeszcze. I trójeczka, no idealnie na jackpota. Dobra, tutaj. Tutaj to tutaj. No i widzicie, 20 obrażeń w jedną turę. Jest póki co przyjemnie. Oczywiście huragan, huragan, huragan. I pierwsze dwie kostki, do widzenia. Tu mamy czwórki, nie mamy jedynki. Ale mamy autorzut. Chciałem na dwójkę, szczerze mówiąc. To też może być, chyba. O, niestety. Tak, niestety, tak. I tak. No, jak mówiłem, będę grał bezpiecznie, więc pora autorzuta marnować zawsze chyba. Będę tylko się cieszyć z tego, że właśnie możemy przeżyć dzięki temu. Mamy gwarancję checkpotów i innych super rzeczy. A, szóstka zablokowana. Okej, kolejna szóstka. Tak. Błąd. Niestety przeżyję przez to jedną więcej rundę. Zabierze nam więcej życia, ale... Dużo więcej, no niestety aż 6 więcej. Oblicz, oblicz, oblicz. No, jak widzicie, nawet jedynka nas zadowala, więc jest dobrze. Jest bardzo dobrze. I okej, teraz kiedy mamy już tutaj dostęp, to żrymy. Zobaczymy, co chcą wymienić. Kryształ leczący na piłki do żonglowania. Nic z tego. Idziemy na Krakena. Nie czekamy. A nawet nie będę czekał, że na miecza idzie, jedynka. O, jedynka nie jest niczym dobrym, a więc leczenie. Trójka. Trójkę tutaj. Tylko jedna szóstka, która wywołuje błąd, ale na szczęście zrobiliśmy wszystko na bieżąco, więc nie ma co się przejmować. Nie ma czwórki, więc dobrze. Gorzej, że ma piątkę. Więc nie wiemy, jakie są tam wyniki. Na całe szczęście jesteśmy autorzut. Więc tak, do 13 mam tutaj tak. 1, 2. 3, 5. Okej. Okej. Czyli na tych kostkach jest 8. W jakiej konfiguracji nie wiem. Patrzmy w ten sposób. Okej. Okay. Tu jest jakakolwiek, która jest nieparzysta. To nie może być jedynka. Bo z jedynką byśmy stworzyli. To może być tak. 3, 5. Albo 5, w sumie 5, 3, 3, 5 właśnie. To jest w sumie chyba jedna opcja. Tak. Jedna opcja, uwaga, uwaga. I to była piątka. Dobra, czyli tutaj jest trójeczka. Teraz tak, parzysta tutaj. A z jedynkami za dużo nie zrobię, więc jedna tutaj. Jedna tutaj, a ostatnia nadmucha. I szczęśliwy strzał.
Wiecie, im szybciej wyjmiemy Krakena, tym lepiej. I nie ma czwórki. Super. A nie ma czwórkę. Ja ślepy jestem. Niedobrze. I oślepiamy kostki. Znowu. Dobra, więc pierwsze co ja robimy to. Oto. Okej, okay, super klątwa. Okej. Okay. Teraz tutaj. To była piątka. Okej, okay, dobra, jedynka. Jedynką mi co zrobię. I czwórka R. Dobra, zdaję obrażenia, niebezpieczne. Oślepia, ale tym razem bez klątwy, więc... Gram. I wiem, że mogłem autorzuć, żeby się wyleczyć, ale... Próbować, czy tam nie ma jedynki. Dwójki, ale trudno już. Trudno już. 21 życia na złotą rączkę i tak powinno wystarczyć. Jeszcze właśnie z autorzutem na start. Dobra, wyniki... w miarę ładne. To jest potrzebne. Na razie bym powiedział, że nie. Tak. Tak. I proszę. Zostało mu 10 życia. Jest dobrze. Patrzcie, dwie szóstki zrobił. Nie wiem po co. Tak nic nie zmienia, ale dobra. Jedno porażenie. Teraz tylko czy to porażenie będzie bezpieczne, czy nie. No niestety jestem bezpieczny to bardzo. Gdybym otworzył, to może by się udało. Ale nie otworzyłem, zaryzykowałem, teraz mam za swoje. Dobra, 10 życia. 10 życia. Kółeczka tutaj. Nawet nie będę już patrzył na nic innego. Mamy autorzutę na następną walkę, co jest super. Level up i do wyboru radiator. Zredukuj licznik CPU O lub licznik CPU plus 1. Więc tak, nigdy nie kojarzę, żebyśmy odżyli tego etapu. Tutaj, dajmy po szóstą i licznik dosłownie nasz CPU spada o taką wartość, czy no. Więcej generacji kościek, której po prostu podwyższam to o 1. Wezmę szczerze redukcję. I nawet zamiast tego. Wiem, że jest to trochę głupie może, ale dzisiaj... O, nie zobaczyłem coś w skrzynce, jaki ze mnie jełop. Ale tak, wracając. Po prostu chcę grać dzisiaj naprawdę bezpiecznie niż to miało miejsce zazwyczaj. Więc no. Chociaż lubię dmuchawkę, tak. No muszę spasować na nim. Okej, czwórka, jedna idzie tutaj. Wejdzie dwójka. Tak, tutaj, tak i tak. Obrażenie ładne, ale mogłoby być lepiej tak. I oczywiście 6, 4 i 3. Zaklei nam jedną kostkę i raz zadała obrażenia. Na szczęście, jak widzicie, papierowa rycerka działa tak, jeśli jeszcze nie mówiłem, że blokuje dwie kostki i ma miecz, który zdaje 9, potem 7, tak dalej, widzicie, stać 2 na użycie, więc... Bredne trochę, ale nie jakoś szczególnie, okej, piątka. Nie mogę tego użyć, więc schodzi. Tutaj na wszelki wypadek, no i tak. Ugh, nie za dobrze. Parzysta niestety jest, więc znowu 7 obrażeń w nas. I nie parzysta, więc znowu zaklei nam tym razem dwie kostki. Tak, dwójka i szóstka. Niedobrze, ale i tak muszę tego użyć. Tutaj jedno obrażenie, czy coś w sumie. 6, 5, no i to jedno powiedzmy, że też zadam, żeby zawsze być bliżej już sukcesu. I dwie nieparzyste, jedna parzysta, więc znowu nas uderzy. I znowu zablokuje nam dwie kostki. Niebezpiecznie. 1, 6, 4. Dobra, 4. Wygrana. No i stracili się ponad połowę zdrowia znowu. Bardzo dużo. Właśnie prawie ponad połowę, jeden punkt dosłownie, ale okej. Okay. Teraz tak, wykliniacz czy krystal... Taki wykliniacz. Wykliniak. Czy krystal... Tak, wezmę wykliniaka, żeby ulepszyć jakąś rzecz u siebie. 6 gościu. Zobaczmy co mamy. 4, 6. 6 idzie od razu. Nie tu. To idzie tu, tak. Mogę 4 też wyrzucić, patrząc jak wysoko był wynik. Za bardzo się śpieszę w sumie. Zdecydowanie za bardzo się śpieszę. Jeszcze raz 1. 4. Jeszcze nie jest groźnie. Teraz jest groźnie, więc tak. Tak. Tak, czemu nie. Tak, i
Oczywiście, że czwórka. Bo nie mogliśmy dostać, wiecie, naturalnego jackpota. Czwarta na dzisiaj wykorzystaliśmy. No i podpalenie jeszcze z 9 wrażeń. Dwie pierwsze kostki są podpalone. 4, 2. Autorzut. 6, 1. Okej. Okay. Jest jeszcze taki manewr. Od razu sobie jackpota trochę przyspieszę. Szóstka tutaj. Dwójka tutaj. Jedynka tutaj. Teraz tak, czy dobijemy w tej rundzie? Niestety nie. Ale i tak przybliżamy się do tego znacznie, więc jest dobrze. No dobra, szóstkę, więc jest 6 obrażeń, się leczy 2. Tutaj tak. Ale i tak, GG. Wygrane. Po raz kolejny. I dobra, wygrywasz, tak. Expy oczywiście poziomu jeszcze nie ma. No i teraz krystalna śpiewaczka. Okej. A radiator? O 7. Zawsze o 7, więc to jest super. Będziemy mogli mocno manipulować tym. Mechaniczne ramię, dowolna kostka, miotacz promieni. 4 obrażenia, tutaj dowolne, tutaj do 4 i zatrucie zmniejsza. To radiatora powinienem też zacząć używać w sumie. Nie wiem. Mechaniczne ramię, dowolną kostką jest super, a z drugiej strony radiator o 7. Dobra, trudno. Mechaniczne ramię. Plus. Teraz łatwiej będzie to aktywować. Dobra, w takim wypadku krystalina śpiewaczka na koniec. Chociaż mało życia, ale prawdopodobnie tak zdecyduje, co się ze mną stanie. 4, 8, 1, 4 mogę wyrzucić. Czy to ma sens? Wrócimy, zamiast tego mamy trójkę, która idealnie się wpisuje w leczenie. I piątka, dobra, piątka tutaj. Tutaj. Jedynki nie ma, ale i tak udało się w miarę dobry start mieć. Gorzej, że ona tutaj aktywuje sobie jakąś broń. A leczonko. Dobra, to nie jest tak źle. I kryształ ognia. Niedobrze. 2, 2, 3, 6. Piękne rzeczy. Tutaj, czy jak? Tak, lepiej się leczyć. To tutaj, to tak, to tak. No tak, tutaj, tak, super. Za dużo tutaj, za dużo tak, wiem o tym. Niestety nic z tym nie zrobię. 6 obrażeń, krystalizacja. I krystalizacja. Niedobrze, to z dowolną kostką można strzelić. Tak, nie czekam, autorzut. 16. Jesteśmy w stanie ją ubić. Dodaję nam 4. To lepiej tak. Dobra. Tak, tak. Tak. Wyżyliśmy chyba z takim samym życiem, robię nawet jeden punkt więcej. Więc nie jest źle. To było w skrzyni tym razem. Oszustwo. Zwiększa się jackpota w tej turze. Okej, nic wielkiego, nie będę korzystał. I teraz zwarcie, klucz francuski. Jabłko. Biorę jabłko. I ruszam na śpiewaczkę. 4, 2, 6. Hem. 4 do widzenia, 6 tutaj. 4 wróciła. Najmniej tak zawsze to było jedno, bo nie więcej. Wy to widzicie? Czy widzicie, jakiego farta tu miałem? Teraz ta jedynka się pokazała. Przez coś tam użyłem wtedy tej 4, to udało się jackpota. Niedobrze. Daję obrażenia i zaraz to aktywuję w następnej rundzie. Chęćne ramię, ale niedobrze. Bez ramienia musimy poradzić. I jeszcze spokojnie można rzucać, teraz trzeba zredukować, to 4. Wróciła. Ten leczenie, wiem, że to jest najmądrzejsza decyzja, ale tak, tak. Kolejna 3, dobra. W sumie z tym mieczem nie powinienem się tak starać strasznie. I o, i 12 poleciało niestety. A i tak, rzucimy trochę z jackpota. To nie będzie tak źle. Mechaniczne ramię. I jeszcze 8. Jesteśmy w stanie? Tak, jesteśmy w stanie.
Dobra. Udało się. Mamy to. Dodatkowe CPU, dodatkowe rzeczy. Lecimy na bossa. A bossem jest... Buster. Oczywiście, kto inny jak nie Buster. Piesosmok, smokopies, ten sam co zawsze. O, akurat spałem, ale mogę się obudzić. Witaj, witaj, już nie śpię, walczymy sobie. Te. No powiem szczerze, mam pecha z nim. Zawsze on, po prostu. Za każdym razem. Zaryzykujemy. Ale mała szansa, więc po co tak, tak i... Powiem wam szczerze, te jackpoty dzisiaj są po mojej stronie. Jego kości natomiast są po jego stronie. Przy czym nim po jego, ale tak nie do końca, bo będzie tylko dwie na podpalenie aktywował, nie trzy. Nie potrzebujemy, pięć obrażeń. Jedno zostanie. Ale trudno. Nie mogę pozwolić, żeby zostały takie rzeczy. Dwójeczka. Możemy zmniejszyć dwa, ale nie. Robimy ramienia. Czwórka. Gdybyśmy tego użyli, to byłby jackpot. Gra naprawdę chce nam dawać te jackpoty, teraz tak widzę. Ale dobra. Odpalenia, znowu dwa. Teraz mi tu już niestety jest większa szansa, że to aktywuje trzy. Nie czekamy, autorzut. I to jest tak. Musimy teraz dysponować jak najlepiej. Tak. Piątka. Tak. Trójka. Tak. Trójka. Tak. I 20. Nie jest w stanie zdobyć, więc szczęśliwy strzał i w następnym będzie wygrywamy. Nie, to jest piękne. Dzisiaj tak podchodzę do tego ostrożnie niby, ale z drugiej strony tak na ludzi na zasadzie, robot pewnie jak zwykle wyjdzie. Fatalnie, a tutaj nagle takie proszę. Po prostu takie proszę, wygrywamy i to tak po prostu, no, jakby nigdy nic. Ale dobra. Ale was uroczo grywa uczestników. Cóż za piękne zwycięstwo. Dziękuję, bardzo się starałem. Widać. A teraz trzymaj kciuki, bo będziemy kręcić kołem. W zależności od tego, co wypadnie, możesz odejść z nagrodą, albo zapłacimy cię z powrotem do lochu na kolejny rozdział. Ja jednak puszczę kciuki. Nie masz nic przeciwko? Koło jest bardzo ciężkie i muszę mieć dobry chwyt. Nie szkodzi, ja trzymam wszystkie kciuki i duże palce u nóg. Wiem, że nie wpływa to w żaden sposób na wynik obrotu, ale pomaga mi się uspokoić. Weź głęboki oddech, bo koło idzie w ruch. Uwaga! Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I... O nie, kto by się spodziewał? Przegraliśmy. No, niestety. Wygląda na to, że nie wygrałeś życia bez potrzeby spania. Przynajmniej nie tym razem. Ale dostajesz dodatkową nagrodę niespodziankę. Przeterminowany kupon na 50% zniżki w okolicznej pizzerii. No i oczywiście możesz wrócić do lochów i wziąć udział w kolejnym rozdziale. No więc cóż, no. Widzicie to? Widzicie to? Nareszcie robota mam za sobą. Więc jej. Super, udało się. I coś jakoś, że się udało. I też w miarę normalnym czasie. To mogę wam z przyjemnością powiedzieć dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I cóż, następny epizod to wynalazca. Potem znowu nawiedźmy. Aż w końcu przechodzimy ponownie wojownik, tak dalej, tak dalej. I w ten sposób będzie najlepiej. I cóż, trzymajcie się i... Hey, hey!